Netflix na chwilę obecną jest chyba najpopularniejszą platformą streamingową na świecie, to znaczy nie licząc YouTube. Ale sami chyba przyznacie, że jest różnica między wysokobudżetowymi filmami i serialami, a filmikami, w których możemy obejrzeć reakcje kotów na podstawionego ogórka. Tym, z czego szczególnie w ostatnich latach słynął Netflix, są seriale oryginalne. Chodzi o takie produkcje jak House of Cards, Stranger Things czy zeszłorocznego Wiedźmina. Nie da się ukryć, że zazwyczaj to właśnie seriale przyciągają widzów do platformy amerykańskiego giganta. Jednak już od jakiegoś czasu serwis zaczął raczyć swoich subskrybentów coraz lepszymi filmami sygnowanymi nazwą Netflix Originals. A to już jest pewną nowością, bo jeszcze kilka lat temu filmowe produkcje oryginalne tworzone przez Amerykanów nie cieszyły się zbyt dobrą renomą. Można tu wymienić na przykład Paradox Cloverfield z 2018 roku, który nie został doceniony ani przez widzów, ani przez krytyków, albo bardzo skutecznie reklamowany w 2017 roku Bright, na który widzowie spojrzeli nieco łaskawszym okiem, czego niestety nie można powiedzieć o krytykach. Co się zmieniło? Dlaczego produkcje Netflix Originals nagle stały się dobre? I komu poza konkurencją może się to nie podobać? Na te i kilka innych pytań spróbujemy sobie dziś odpowiedzieć. Na samym początku warto jednak objaśnić, czym właściwie są filmy okraszone szlachetnie brzmiącą formułą Netflix Originals. Nazwa mogłaby wskazywać, że do tego grona zaliczają się produkcje realizowane bądź współrealizowane przez Netflixa, a to nie do końca prawda. Jak przyznaje sam Netflix, niektóre filmy, do których ma prawa na wyłączność, także dystrybuowane są jako produkcje oryginalne. Jednak najbardziej absurdalne w tej sytuacji jest to, że część filmów, które na polskim rynku znamy jako Netflix Originals, za granicą często emitowana jest poza Netflixem. Skoro definicję mamy już za sobą, to warto w końcu odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego na Netflixie jest tak wiele produkcji, delikatnie mówiąc, średnich? Powód jest prosty. Netflix przez długi czas kierował się ambicją stania się największą platformą streamingową na świecie. Jednak bycie największym nie zawsze jest równoznaczne z byciem najlepszym. I trzeba przyznać, że biblioteka filmów, jaką dysponuje serwis, jest naprawdę imponująca. Niestety większość tych produkcji to tanie filmy, zazwyczaj kiepskiej jakości, których celem jest tylko i wyłącznie zapełnienie biblioteki. Działa to trochę na podobnej zasadzie jak system ekskluzywów na Epic Games Store. W materiale z lutego Jordan i Gambrinus rozmawiali o modelu dystrybucji gier na platformie należącej do Epic Games i zwrócili uwagę na pewną zależność. Przy opublikowaniu gry na Steamie istniałaby duża szansa na to, żeby na siebie nie zarobiła. Natomiast w przypadku dystrybucji ekskluzywnie dla Epic Games Store, deweloperzy dostają do ręki określoną kwotę, niezależnie od tego, czy ich gra się sprzeda, czy nie. A po wygaśnięciu umowy z serwisem, nic nie stoi na przeszkodzie, by udostępnić ją gdzie indziej i dalej czerpać z niej zyski. Tak samo jest na Netflixie. Kiedy producent jakiegoś filmu decyduje się zamieścić tam swoje dzieło, dostaje za nie określoną kwotę pieniędzy, dzięki czemu jest większa szansa, że na nim nie straci. Niestety rozwiązanie to najlepiej sprawdza się w wypadku produkcji o niskim budżecie. Stąd też na Netflixie jest ich tak dużo. I nie zrozumcie mnie źle, niski budżet nie zawsze oznacza, że film będzie kiepski. Ale niestety bez wyższego budżetu nie zatrudnisz ani sprawdzonych aktorów, ani doświadczonych scenarzystów, o realizacji efektów specjalnych już nie wspominając. Więc szanse na zrobienie produkcji, która byłaby przynajmniej przeciętna, siłą rzeczy są mniejsze. No, chyba że akurat przypadkiem odkryjesz jakiś nowy talent. Czasami zdarza się też tak, że na Netflixa trafiają filmy, które w kinach byłyby skazane na porażkę. Tak było choćby ze wspomnianym wcześniej The Cloverfield Paradox. Andrew Gumpert, dyrektor studia Paramount, mówił wprost, że film pojawił się na Netflixie tylko dlatego, że studio nie wierzyło w jego sukces w box office. Dlatego też produkcja została sprzedana za 50 milionów dolarów, co przy budżecie w wysokości 45 milionów dolarów dało Paramount 5 milionów zysku. Z perspektywy czasu okazało się, że to była dobra decyzja. Film został bardzo słabo przyjęty i istnieje duża szansa, że przyniósłby studiu straty. Netflix prawdopodobnie też nie wyszedł na tym najgorzej, bo produkcja była częścią znanej franczyzy, co zapewne przyciągnęło do serwisu nowych subskrybentów. A nawet jeśli Paradox Cloverfield im się nie spodobał, to i tak istniała szansa, że zostaną na dłużej, po zapoznaniu się z innymi pozycjami znajdującymi się w bibliotece. Jednak to nie tak, że Netflix w ogóle nie popełnia błędów. Noga powinęła im się na przykład przy Bright, które zostało zmiażdżone przez krytyków, co musiało być pewnym rozczarowaniem, zważywszy na wysoki budżet, kosztowną promocję i zaangażowanie do filmu samego Willa Smitha. Dopiero rok później miało okazać się, że jego obecność nie zawsze jest gwarantem sukcesu.
Ale za! Za! W pewnym momencie Netflixowi przestało wystarczać miano największego serwisu streamingowego i zapragnął stać się także najlepszym. Nie można się temu dziwić, wszak konkurencja zaczyna rosnąć. Już wkrótce powszechnie dostępny stanie się Disney+, którego biblioteka nie dość, że może być równie bogata, to jeszcze będzie obfitować w mnóstwo uznanych tytułów, które siłą rzeczy znikną z konkurencyjnych platform. Wszystkie filmy z uniwersum Marvela, Gwiezdnych Wojen, produkcje Pixara i klasyczne disneyowskie animacje zostaną zebrane w jednym miejscu, a myszka Miki z pewnością nie siądzie na laurach i będzie produkować kolejne hity będące częścią należących do Disneya franchises. Nie można zapomnieć także o Warner Bros., do którego należy HBO Go, które wkrótce przekształci się w HBO Max. Tamtejsza biblioteka będzie równie bogata, bo znajdą się w niej nie tylko dotychczasowe produkcje z HBO, ale też te z Cartoon Network, TNT, Adult Swim czy Studia Ghibli. Nie można przy tym pominąć znanych marek należących do Warnera, bo wśród nich są takie hity jak Władca Pierścieni, Harry Potter czy Matrix, o produkcjach DC Film nie wspominając. I kiedy to sobie wszystko uświadomimy, to nagle to, co dotychczas osiągnął Netflix, zaczyna trochę blednąć. Bardziej zrozumiała staje się też wtedy polityka serwisu, który próbuje ostatnio zaistnieć na festiwalach filmowych, co ma stanowić jasny przekaz, mówiący, że filmy produkowane przez platformę także mogą być artystycznym sukcesem. Świadczy o tym ilość nominacji dla produkcji Netflixa na tegorocznych galach rozdania Oscarów i Złotych Globów. Gościły tam takie filmy jak Dwóch Papieży, Historia Małżeńska, Klaus czy Irlandczyk, które łącznie zostały nominowane ponad 20 razy na Oscarach i ponad 15 razy na Złotych Globach. Niestety, ilość nominacji nie przełożyła się na liczbę nagród, bo Netflix zgarnął zaledwie jeden Złoty Glob i dwa Oscary. Jednak, dlaczego festiwale filmowe są tak ważne? Ktoś mógłby powiedzieć, że ważniejsze powinno być uznanie widzów, a nie jakaś przereklamowana statuetka. No i teoretycznie można by się z tym zgodzić, ale wedle osób zajmujących się Festival Studies, czyli badaniem festiwali filmowych, to nie takie proste. Festiwale wiążą się z określonym kapitałem, który trudno zdobyć gdziekolwiek indziej. Istotny tutaj jest przede wszystkim prestiż, który daje zdobycie statuetki i wszystkie idące za nim korzyści. No bo jeśli zdobyłeś nagrodę filmową, to od tego momentu wszystko będzie przychodziło ci łatwiej, bo teraz jesteś już uznanym twórcą. Posiadając wcześniej wspomniany prestiż, łatwiej o konwersję kapitału, czyli zamianę jednego kapitału na inny. Innymi słowy, znani aktorzy będą chętniej z tobą współpracować, producenci będą skłonni powierzyć ci wyższy budżet, a widzowie chętniej będą wybierali twoje filmy. I w przypadku Netflixa chodzi właśnie o ten ostatni punkt. Netflix potrzebuje czegoś, co da mu pierwszeństwo nad konkurencją, a nagrody filmowe to właśnie coś takiego. Z tego powodu włodarze platformy zaczęli ostatnio współpracować z uznanymi reżyserami. Kilka lat temu był to Byung-Hu Bong i jestem świadomy, że zapewne strasznie kaleczę wymowę tego imienia, tegoroczny zdobywca Oscara w głównej kategorii, który wtedy realizował film Okja. Rok temu szansę od nich dostał Alfonso Cuarón, który stworzył Romę. W tym roku natomiast był to Martin Scorsese, który przez długi czas tułał się od studia do studia, żądając niebotycznego budżetu na produkcję Irlandczyka i tylko Netflix był w stanie sprostać jego wymaganiom. Niestety póki co starania platformy są nieadekwatne do odniesionych przez nią korzyści. Moim zdaniem w tym roku konkurencja była po prostu lepsza, ale z pewnością znajdą się fani teorii spiskowych, którzy będą doszukiwali się drugiego dna. I w sumie nie bezpodstawnie, bo nie każdemu podoba się uczestnictwo Netflixa na festiwalach filmowych. Choć bardziej niż o niechęć do serwisu, chodzi tu o niechęć do samej idei platform streamingowych. W 2017 roku projekcje filmu Okja na festiwalu w Cannes przerwały protesty widzów, którzy byli zbulwersowani faktem, że w konkursie głównym bierze udział film pozbawiony dystrybucji kinowej. Z tego powodu rok później przewodniczący festiwalu podjął decyzję o niedopuszczeniu produkcji Netflixa do konkursu głównego, co automatycznie przekreślało ich szanse na zdobycie Złotej Palmy. W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele Konfederacji Kin Artystycznych, którzy próbowali zablokować udział Romy w festiwalu w Wenecji. Jednak najgłośniejszym echem odbiła się wypowiedź Stevena Spielberga, który stwierdził, że filmy produkowane przez Netflixa powinny być postrzegane jako produkcje telewizyjne, a co za tym idzie, brać udział w gali rozdania nagród Emmy zamiast Oscarów. Niestety, wszystko wskazuje na to, że jego zdanie podziela część członków Amerykańskiej Akademii Filmowej. A to właśnie oni decydują, który z nominowanych filmów otrzyma statuetkę, a który odejdzie z niczym.
Mogłoby się wydawać, że po intensywnej końcówce roku Netflix na jakiś czas będzie pozbawiony nowych produkcji oryginalnych. Jednak nic bardziej mylnego. Pod koniec stycznia na serwisie zagościł film o chwytliwym tytule Koniara z Alison Brie i Debbie Ryan. Natomiast marzec rozpoczął się od premiery Sprawy Spencera, gdzie wystąpił Mark Wahlberg i Winston Duke. A to wciąż nie wszystko, bo na ten rok Netflix miał zaplanowanych jeszcze kilka innych produkcji. Wśród nich możemy znaleźć choćby horror Kerst, czy dramat historyczny The Dig. Ale najbardziej ze wszystkich zapowiedzianych pozycji wybija się The Prom. Będzie to film oparty na broadwayowskim musicalu o tej samej nazwie, a jego realizacją ma zająć się Ryan Murphy, twórca takich hitów jak Glee czy American Horror Story. Natomiast w obsadzie ma znaleźć się m.in. Nicole Kidman i Meryl Streep, więc nominacje do wszystkich możliwych nagród są już praktycznie pewne. Jeśli chodzi o pozostałe premiery planowane przez Netflixa, to nie wiadomo na ich temat wiele więcej niż to, że powinny pojawić się w serwisie jeszcze w tym roku. Niestety ze względu na globalną pandemię i paraliż większości hollywoodzkich produkcji, teraz już nawet tego nie możemy być pewni. Co to wszystko oznacza dla nas jako widzów? Cóż, konkurencja między platformami streamingowymi zapewne doprowadzi nas do czopląsu, ale w ostatecznym rozrachunku to chyba właśnie my wyjdziemy na tym najlepiej. Wytwórnie będą walczyły o naszą uwagę, czego efektem będzie powstawanie większej ilości dobrych filmów. Na ten moment trudno jednak przewidzieć, czy Netflix pozostanie na pozycji lidera wśród serwisów streamingowych, czy palmę pierwszeństwa przejmie od niego jeden z jego konkurentów. Sprawę dodatkowo komplikuje zatrzymanie całego przemysłu filmowego spowodowane przez koronawirusa. Wszystko to sprawia, że próby prognozowania przyszłości streamingu są trochę niczym wróżenie z fusów. Ale spróbujmy sobie powróżyć. Jaka jest wasza opinia? Myślicie, że Netflix podoła w starciu z Disneyem i HBO Max? A może jako potencjalni odbiorcy bylibyście bardziej skłonni na wybranie oferty konkurencji? Komentarze są wasze. Do zobaczenia.